Dzień dobry, witam Państwa. Piotr Wasiak. W dzisiejszym wydaniu naszym gościem będzie pani magister Iwona Michałek, działaczka toruńskiego, kujawskiego PJN. Witam Panią. Bardzo serdecznie. Witam. Proszę pani magister powiedzieć mi, zaczniemy od tego, co niedawno miało miejsce w PJN-ie, czyli no, powiedzmy sobie szczerze, przełomowe, jak do tej pory w historii Polska jest najważniejsza, prawda, wydarzenia. Jak pani odczuła osobiście, może proszę nam najpierw powiedzieć, decyzję pani Rostkowskiej? Nie była to... nie byłam szczęśliwa z tego powodu, tak powiem. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska odeszła trudno. No ale oczywiście jakoś tak się złożyło szczęśliwie, że w tej chwili nam jest lepiej. No to szczere wyznanie, a proszę mi powiedzieć, czy traktuje to pani tak gdzieś w kwestiach zdrady, że to mogła być zdrada pani Joanny? Jednak przeszła do zupełnie innej opcji politycznej. Nie, tak nie traktuję. Pani Joanna wybrała inną drogę polityczną. Jeżeli ktoś poważnie traktuje politykę, to musi się z takimi sprawami liczyć. Pani Joanna stwierdziła, że tam będzie lepiej realizowała swoje polityczne plany i my się z tym pogodziliśmy. Nie było to łatwe, jak już powiedziałam, ale się pogodziliśmy. W tej chwili mamy nowego lidera, naszym zdaniem bardziej charyzmatycznego, osobę, która wie, czego chce, jasno stawia sobie cele i potrafi o tych celach i o programach wyraźnie mówić, dobrze mówić. Jest dobry przekaz do społeczeństwa, czytelny, jasny. Idziemy sami, nie wymierzamy linijką, jak daleko nam jest od PiS-u i jak daleko nam jest od Platformy. Właśnie takie zarzuty usłyszałem, że państwo kierujecie się ponownie w stronę PiS-u, bliżej PiS-owi. Nic bardziej mylnego. Nie jest to absolutnie prawda. Jak już powiedziałam, idziemy własną drogą. I chcemy iść własną drogą. I właśnie pan poseł Paweł Kowal to wyraźnie zadeklarował, zresztą mając ogromne poparcie delegatów na pierwszy zjazd krajowy. Jeszcze a propos decyzji pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, ona może się obraziła, że państwo nie wybrali ją ponownie prezesem partii. Ścierały się dwie wizje prowadzenia partii Polska jest najważniejsza. Delegaci zdecydowaną ilością głosów, większością głosów, 90% delegatów stanęło za tą drogą, którą chcieliśmy iść od początku, czyli samodzielnie. Nie chcemy z nikim wojować. Nie mamy takiego zamiaru. Chcemy mówić rzeczowo o polityce, o problemach. Nie chcemy nikogo atakować. Chcemy atakować problemy, a nie ludzi. Czy nie chcą państwo niszczyć PiS-u, tak jak głosi to pani Joanna w tej chwili? Niech pani Joanna sobie niszczy PiS swoimi własnymi metodami. My nie chcemy zniszczyć nikogo. My chcemy zniszczyć problemy, które u nas pojawiają się w tej chwili w kraju. Rozumiem. Będę odszedł. Teraz zapytam panią. Pierwszy zjazd miał miejsce niedawno i podczas tego zjazdu wybrali państwo Radę Krajową PJN i w skład 53 członków również pani weszła. Czy obowiązki się zmienią w tej chwili? To znaczy, ja zawsze poważnie traktuję podejmowane przez siebie wyzwania. Zanim weszłam do Rady Krajowej, bardzo poważnie podeszłam do formowania struktur PJN w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz nie zmieniły się moje zadania. Tak samo mocno pracuję, jak i przedtem. Raz już było spotkanie Rady Krajowej.
Na tej radzie, na tym spotkaniu wybraliśmy wiceprzewodniczących, skarbnika. Jakby już partia zaczęła być w pełni ukształtowana. Ma szefa, ma Radę Krajową, ma sąd partyjny, ma komisję rewizyjną. To co wszystko w statucie jest zapisane. To proszę naszym telewidzom powiedzieć, kim pani jest, skąd się pani wzięła, czy miała pani do czynienia już wcześniej z partiami politycznymi? Kim jestem? Jestem z zawodu biologiem, natomiast przez całe życie zawodowe pracuję w oświacie. Moja droga zawodowa od nauczyciela wiejskiego poprzez nauczyciela miejskiego w toruńskiej szkole, po wizytatora w Kuratorium Oświaty, dyrektora delegatury w Toruniu, Kuratorium Oświaty i wicekuratora w Bydgoszczy. Przeszło pół roku pełniłam również obowiązki kuratora, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Czyli jakby związana jestem z oświatą. Natomiast jeśli chodzi o moją działalność pozaoświatową, to chcę powiedzieć, że tak jak większość członków w tej chwili partii, Polska jest najważniejsza, nigdzie w żadnych strukturach partyjnych przedtem nie działałam. Jeśli chodzi o moje zainteresowania poza, że tak powiem, działalnością społeczną w partii, bo jestem bardzo zaangażowana w to, No to powiem tak, jestem człowiekiem dosyć, być może nietuzinkowym, dlatego że, jak na kobietę, dlatego że moją pasją są motocykle. Lubi szybko pani na tych motocyklach jeździć? Lubi pani szybko jeździć na motocyklach? Niekoniecznie szybko. Nie jeżdżę szybko, jeżdżę przepisowo przede wszystkim, natomiast jeżdżę dużo, o tak powiem. Mam swój motocykl, mój mąż ma swój motocykl, jeździmy w dwójkę, każdy sam. Jeśli pani zostanie posłem, nie będzie pani nadużywać immunitetu? Nie, na pewno nie. Mandatów nie płacę, więc... Bo rozumiem, że ich nie ma. Bo ich nie ma, oczywiście, bo ich nie ma. Także jeżdżę przepisowo, jeżdżę dużo, zwłaszcza latem przesiadam się z samochodu na motocykl. Więc tak, zimą narty standardowo lubię. To są moje zainteresowania. I to wszystko. Oprócz tego jestem babcią mam dwóch wnuków. Gratuluję. A proszę nam powiedzieć, skąd ta decyzja, żeby wstąpić w szeregi Polska jest najważniejsza? Decyzja była bardzo łatwa, dlatego że i wynikała ona ze sprzeciwu na obecny dyskurs polityczny w Polsce. Ja się nie zgadzam z tym, żeby partie obrzucały się błotem, żeby nie rozmawiały o moich problemach. I z tym się nie zgadzam. Uważam, że nasza partia ma zupełnie inny program. Ona chce rozmawiać o problemach, o konkretach, ona chce je rozwiązywać i właśnie ja tak uważam, że tak trzeba robić. Tak powinna robić nowoczesna partia. Czyli rozumiem, że jeśli dojdziecie państwo do władzy, to znikną rozmowy podwórkowe w Sejmie? No mam nadzieję. Mam nadzieję. Oczywiście, jak my dojdziemy do władzy, to na pewno znikną. Tak? Przed nami długa droga. Rozumiemy, że to się nie stanie w tej chwili jeszcze. Teraz chcemy mieć 10% i chcemy wejść do Sejmu. Pani powiedziała przed chwilą, że w szeregach Polska jest najważniejsza. Brakuje osób z doświadczeniem politycznym. Czy to będzie państwu przeszkadzać? Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest nasz atut. Ponieważ nie jesteśmy jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Otwarci. Chcemy słuchać ludzi, słuchamy ludzi i chcemy pracować z osobami, którym się po prostu chce. Chcę pracować dla Polski, a nie dla partii, bo my pracujemy dla Polski. Czy myślicie już państwo teraz na poważnie o kampanii wyborczej, mimo że jeszcze nie wiadomo, kiedy te wybory na dobrą sprawę się odbędą?
Oczywiście, że myślimy. Oczywiście, że myślimy. Tak jak powiedziałam, startujemy sami i w tej chwili zaczynamy powoli formować listy do Sejmu. Rozumiem. Czy pani też będzie startować do Sejmu, do Senetu? Mam nadzieję, że tak, do Sejmu. To proszę naszym widzom powiedzieć ogólnikowo, jak wygląda państwa program wyborczy, który nazwali państwo Rzeczpospolita Obywatelska. Tak, jest to... Kojarzy się z Platformą Obywatelską, przynajmniej nazwa trochę. No trochę tak, ale program nie jest Platformy, naprawdę. Program jest nasz. Wielu Polaków nie odczuwa w tej chwili, że ma wpływ na politykę. Większość ludzi czuje, że po prostu to jest jak gdyby poza nimi. Że dlatego też, że ktoś tam w Warszawie sobie coś tam wymyślił i oni jak gdyby zupełnie nie mają w tym żadnego udziału. A my byśmy chcieli, żeby ludzie mieli takie poczucie, że to, co się tam u góry dzieje, też zależy trochę od nich, tak? Żeby to oni mieli na to wpływ, żeby czuli, że mają wpływ. A jaki większy mogą mieć wpływ? Na przykład przez referendum. Mhm. Czyli nie tylko głosowanie w wyborach. Oczywiście. My uważamy, że społeczeństwo powinno się wypowiadać co jakiś czas w ważnych sprawach. Oczywiście nie w byle czym, tak? W ważnych sprawach dla nich, dla kraju, w formie referendum. Czyli poprą państwo referendum, które zaproponowała ostatnio Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość odnośnie prywatyzacji szpitali i w ogóle prywatyzacji ogólnie? Tego jeszcze nie wiem. Wiem, że zaproponowaliśmy referendum w sprawie OFE. Chcemy, żeby takie referendum się odbyło przy okazji wyborów do Sejmu, żeby koszty po prostu zmniejszyć. Uważamy również, że chcielibyśmy na przykład, żeby marszałkowie byli wybierani bezpośrednio, ponieważ mają oni ogromny, oni zarządzają ogromnym majątkiem. To jest ogromna władza. I chcielibyśmy, żeby tak było. Chcielibyśmy również, żeby bezpośrednio byli wybierani starostowie, bo teraz nie są. Chcielibyśmy również na przykład zmniejszyć liczbę posłów do 230. Uważamy, że nie jest potrzebna nam taka duża armia ludzi w Warszawie. W tej chwili posłowie są taką maszynką do głosowania, o której właściwie jak głosować decydują nie oni, nawet ci posłowie, tylko ich szef. Tak? W Sejmie w ogóle się nie toczy żadna debata, tak naprawdę. Tylko przepychanki. I chcielibyśmy właśnie to zmienić. Więc generalnie chcielibyśmy oddać ludziom, żeby ludzie mieli poczucie większego wpływu na to, co się dzieje w kraju. To jest tak ogólnie rzecz biorąc nasz program Rzeczpospolita Obywatelska. A czy w programie coś odnośnie oświaty również się znajduje? Nie wiem. Na razie nie, jeśli chodzi o ten program. Nie. Program oświatowy jest w trakcie pisania i na pewno w najbliższym czasie będzie. Bo chciałem tutaj właśnie wpleść, bo nie wiem, czy pani wie, że aż 250 000 Polaków z wyższym wykształceniem nie ma pracy. Ma pani jakiś pomysł, żeby młodych ludzi zachęcić w takim razie do kształcenia? To znaczy, to są dwie sprawy. W Polsce kształci się coraz więcej młodych ludzi. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Tylko, że poziom tychże studiów czas często budzi wiele do życzenia. My byśmy chcieli, żeby to odwrócić. Tak? My byśmy chcieli, żeby ci ludzie młodzi chcieli w Polsce być, chcieli do niej wrócić, ci, którzy wyjechali, tak? I żeby mieli po co wrócić. W tej chwili jest opracowany program, pewnie ten ma opracowany program Czas dla gospodarki. I chcielibyśmy tą gospodarkę rozbujać, ale w tym sektorze,
który jest szansą dla młodych ludzi. Chcielibyśmy, żeby oni chcieli zakładać te swoje firmy, chcielibyśmy, żeby mieli łatwość w zakładaniu swojej firmy, żeby w związku z tym nasze wszystkie propozycje, które w tymże programie zawarliśmy, idą w tym kierunku, żeby ułatwić im start. I żeby ten młody człowiek po prostu w tej Polsce widział jakąś szansę. Bo tak jak Państwo pewnie wiecie i Pan wie, że zwłaszcza na przykład w takim Grudziądzu, no jest problem, tak, z pracą. 25% bezrobocia w naszym mieście. Właśnie, więc ogromny problem i myślę sobie, że dużo pracy przed nami nad tym, tak? I dotychczasowa władza tutaj, w waszym mieście, w Grudziądzu, tego nie rozwiązuje. My nie mamy jeszcze programu gotowego dla Grudziądza. Pan rozumie. Na razie musimy mówić o kraju. Natomiast obiecujemy, że dla Grudziądza taki program również powstanie. Dla Grudziądza programu nie ma, ale może jest dla województwa kujawsko-pomorskiego jakiś plan naprawy? Proszę pana, dla Kujawsko-Pomorskiego to jest też jeszcze za wcześnie. Pan musi zrozumieć, że my dopiero funkcjonujemy pół roku tak naprawdę. Więc w tej chwili się skoncentrowaliśmy mocno na programie ogólnopolskim, bo z tym programem idziemy do wyborów, tak? Bo teraz szykujemy się do wyborów do Sejmu, czyli ogólnopolskich. Do czasu, gdy będą wybory terytorialne, na pewno taki program powstanie. Polska jest najważniejsza, jest póki co jeszcze małą partią. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, czy pomyśli państwa. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak chcecie państwo zachęcić potencjalnych nowych członków do przystąpienia do państwa partii? Z czym jesteście państwo lepsi od takich molochów, powiedzmy, partyjnych jak Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska? U nas się wszystko dzieje demokratycznie. Demokratycznie. Jak dużo pracujesz, będziesz pracował dla Polski, oczywiście dla w tej chwili dla partii, bo bardzo nam zależy, żeby zaistniała partia w szerszym zakresie, w świadomości ludzi, tak? Będziesz bardziej widoczny, będziesz mógł się sam realizować, tak? I my dajemy. U nas ludzie w toruńskim na przykład kole młodych, mamy w Toruniu koło młodych, to są młodzi ludzie, od 18 lat do 20 i studenci. Oni po prostu realizują swoje programy. Chcą, realizują. Im się po prostu chce, bo mają tą energię. Ja myślę sobie, że w Grudziądzu takich ludzi jest mnóstwo. Tylko trzeba, chciałabym, żeby wiedzieli, że u nas jest dla nich miejsce. I będą mogli się realizować, spełniać swoje marzenia. Czasami warto sięgnąć po coś, co się w tej chwili wydaje niemożliwe. Czasami warto powiedzieć, zrobię, pójdę, nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. Jeżeli tego nie zrobię w wieku pana, to potem mogę zgnuśnieć, może mi się nic nie chcieć i będę miał pretensje do całego świata, tylko nie do siebie. Szkoda. Warto przyjść i dla nas pracować. Czyli rozumiem, że głównie zachęca pani ludzi młodych. Nie, młodych duchem, tak? Oczywiście młodych metrykalnie też, jasne, ale my kierujemy swoją ofertę do wszystkich, którym się chce. Proszę pana, ja już nie jestem młodą osobą, a mi się chce. Tak? I ja kieruję do takich ludzi. Mamy też również koło w Toruniu ludzi starszych. Mamy ludzi na emeryturze, ale im się chce. Oni widzą jakiś sens w tym. Znaleźli sens. I do takich właśnie kierujemy swoją ofertę. Proszę mi powiedzieć, bo teraz to wszystko toczy się wokół wyborów, no powiedzmy sobie szczerze. Co jeśli PJN się nie dostanie?
jeśli nie przekroczy tych, 5%? Nie ma takiej opcji. Nie ma absolutnie takiej opcji. Jesteśmy tak zdeterminowani i tak mocno pracujemy w tej chwili, bo naprawdę mocno wszyscy pracujemy, że po prostu w ogóle takiej sytuacji nie zakładamy. My zakładamy, że przechodzimy. I koniec, kropka. I tutaj nie ma się co mówić, a co będzie gdyby. Będzie dobrze. Tak uważamy, że będzie dobrze, bo musi być dobrze. Polacy muszą zobaczyć szansę w tej nowej partii. Naprawdę muszą. Czyli założyliście sobie państwo jakieś minimum, o które walczycie? 10%. To jest minimum, o które walczymy. I wiem, że w tej chwili tym wszystkim, którzy nam wytykają te małe procenty, wydaje się to niemożliwe. Ale po pierwsze, mamy dystans do sondażowni i radzę społeczeństwu, żeby też taki dystans miało. Po drugie, Platforma w ostatnich sondażach próg 50% przekroczy. No, ciekawe, kto robił te sondaże, dla kogo robione były te sondaże, kto je zamawiał. Czyli nie bierzecie ich państwo całkowicie na poważnie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. I każdemu to samo radzę. Sondaże są często zamawiane przez partie polityczne. I one są właśnie tak robione, żeby tak wyszło, a nie inaczej. Zakładając, że wchodzicie państwo do Sejmu, zdobywacie państwo 10%, czy jest to możliwe stworzenie koalicji rządzącej z którąś z partii? W tej chwili takiej opcji w ogóle nie zakładamy. My nie wiemy, co się zdarzy. My uważamy, my chcemy poprzeć każdy pomysł, czy to jest PO, czy to jest PiS, czy to jest SLD, który będzie służył Polsce. Nie rozważamy żadnych koalicji, nie myślimy o żadnych koalicjach, z nikim się nie umawiamy, na nic. My się chcemy umówić na problemy o Polsce. Czyli będziecie państwo suwerenni w 100%? Tak, suwerenni w 100%. I będziecie państwo tylko wspierać dobre pomysły, tak? Na razie mamy taki program. No dobrze, to życzę państwu powodzenia. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za rozmowę.